zadam ci pytanie, bo po prostu jestem ciekaw, bo się dawno nie widzieliśmy. Nie dojechałem na urodziny Magdy, jak pewnie pamiętasz. Nie mogłem. No nie mogłem. Nie mogłem. W jakim momencie kariery ty jesteś? Bo ty masz trochę taką misję jak ogrodnik, jak Suchard, dobrze mówię? Suchard. No jak ten aktor. Tak, Tomek czy nawet jak Gierszał. Tak, jak Gierszał, że ty jesteś piekielnie wybiórczy. Mhm. Też nie lubisz mediów za bardzo, nie wychodzisz do nich. To jest świadome? W Polsce opłaca się taka selektywność? No moim zdaniem tak, bo można się na tym jakby naprawdę grubo poślizgnąć. Wydaje mi się, że jak za bardzo się, wiesz, dasz wchłonąć tym mediom i otworzysz się na nie, no to one cię wtedy jakby ścigają, wiesz, nie wiem, jakby z Magdą też się nie lubimy jakoś po prostu strasznie pokazywać, więc nie mamy takiej, też takiej potrzeby, więc i projekty też wybieram takie, które mi się podobają, które jakby mnie po prostu interesują. A to jest możliwe w Polsce i ty żyjesz... Sam się ubierasz, czy Magda płaci? Bo jesteś bardzo dobrze ubrany. Kurtka, to wszystko bardzo stylowe. Dziękuję bardzo. Sam się ubieram. Tak. Sam się ubieram. Czasami pytam Magdę. Magda, dobrze wygląda? Mówi, dobrze, idź. Magda ci ubierała dzisiaj, czy nie? Nie, nie. Ale tak... A wczoraj cię rozbierała, czy nie? Wczoraj mnie nie rozbierała, ale rozbierała mnie przedwczoraj. Nie, bo bardzo dyskretnie tylko chcę o to zahaczyć, bo bardzo mi się to nie podoba. Jak pewnie wiesz, z Magdą rozmawiałem na wasz temat tutaj, bo ją bardzo lubię i cenię. Bo wy staliście się ciekawostką dla popkulturowych mediów, które są cholernie mieszczańsko-konserwatywne. Mm-hmm. Czyli młodszy facet i odrobinę starsza dziewczyna, to już jest tabu. No to jest jakiś absurd, k***a. W sensie, wiesz, przepraszam, no bo to jest akurat dla mnie jakiś absurd. To jest, byłeś teraz zirytowany? Nie, nie. To ja ci powiem, jak można być zirytowany. Jak ja bym miał 16 lat starszą partnerkę, to ona by dzisiaj miała 75 lat. Ale... To jest irytacja! Bartosz! To już jest żywy pomnik przyrody. To tylko kwiaty i znicze. Ale no coś ty, no wiesz, to jakby no jest... coś ty, no to postaw się w mojej sytuacji. No dobra. Ja nie podrywam starszych, bo one nawet nie wstają. Okej, okay, ale każdemu jego porno, wiesz o co chodzi? Co to znaczy? To są słowa twardocha, nie? Ja wiem, ale co to znaczy? Wiesz, ja po prostu, no wiesz, jeżeli widzimy mnóstwo przykładów mężczyzn, którzy mają jakby młodsze partnerki i chwała im za to, niech każdy sobie moja robi. Moja dziewczyna jest w tej chwili ode mnie młodsza 29 lat. Czy to jest dużo? Nie. Jeszcze raz tak jakoś zabrzmiało. To nie jest dużo. Na pewno? Nie, bo jeżeli się dogadujecie, jesteście szczęśliwi, to... Znaczy dogadujemy, co tam wiesz. No, o czym tu gadać, jak tam wiesz. No. Nie no, dogadujemy się. No właśnie. Ja nie mam z tym problemu. Ale jak ludzie patrzą... No i niech patrzą, bo może zazdroszczą po prostu. Bardzo. Rozumiesz, o co chodzi. Jakby... Mam pan taką ładną córkę, wypierdala.